Popularny lek nagle znika z aptek. Doszło do fatalnej pomyłki. GIF ostrzega pacjentów. Apteki w całym kraju otrzymały pilny komunikat na temat popularnego leku. Doszło do fatalnej pomyłki, która może zakończyć się źle dla pacjentów przyjmujących preparat. Główny inspektor farmaceutyczny wskazuje wprost, istnieje uzasadnione podejrzenie. Pacjenci w niebezpieczeństwie, z aptek wycofywany jest popularny lekarz. Popularny lek znika z aptek w całym kraju. Główny inspektor farmaceutyczny po otrzymaniu alarmującego zgłoszenia potwierdził, że doszło do błędu mogącego stanowić dla pacjentów realne zagrożenie. Wiemy, o jaki preparat chodzi. GIF w opublikowanym komunikacie na temat usunięcia leku z obrotu na terenie całego kraju nie ukrywa, iż sytuacja jest poważna. W opakowaniu znalazł się zupełnie inny preparat i nie wszyscy musieli to zauważyć, gdyż nazwy obu leków są łudząco podobne. Doszło do błędu, chodzi o lek na astmę. Lek na astmę pilnie wycofywany przez główny inspektora farmaceutyczny. Chodzi o preparat, który kupić można w aptece tylko na receptę. Lekarze przepisują go w przypadku leczenia astmy oskrzelowej. Benodil, budesonidum, znika z aptek w całym kraju. To efekt zgłoszenia do mazowieckiego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w Warszawie dwóch zawiadomień o tym, iż w opakowaniu, gdzie znajdować miał się lek na astmę, znaleziono inny preparat. Wewnątrz zamiast Benodilu umieszczono Budixon. Wiadomość przekazana przez GIF jasno wskazuje na to, że nie należy bagatelizować tej informacji. Benodil wycofany przez GIF, znamy szczegóły. GIF wyjaśnił, dlaczego konieczne jest wycofanie Benodilu z obrotu. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że opakowania jednostkowe produktu leczniczego znajdujące się w opakowaniu zewnętrznym zawierają produkt leczniczy o znacząco większej dawce substancji czynnej niż wskazana na oznaczeniach zewnętrznych. W konsekwencji istnieje realne ryzyko przyjęcia przez pacjentów kilkukrotnie większej dawki substancji czynnej, tłumaczą eksperci. Oto szczegółowe dane podane przez GIF. Wycofywany jest lek o nazwie Benodil, budesonidum, 0,25 mg/ml, zawiesina do nebulizacji, opakowanie 10 ampułek po 2 ml. Jego termin ważności to 03.2026R, a numer serii to 054223. KTIN 0590306061428. Podmiotem odpowiedzialnym są zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim.